Siemano, 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 z TV od drzwi. i wraz ze mną jest... Siema ludzie, tutaj Pomidor, witamy was bardzo serdecznie w takim dość um, nietypowym lub typowym, whatever jak chcemy sobie nazwać filmiku. Otóż po raz kolejny jest to nasz wspólny filmik, wow, fajnie, fajnie, wow, co, w ogóle z jakimi wieściami tu przychodzicie, czy to może, nie wiem, tier tierlista, czy to może w ogóle jakieś... Inne tego typu rzeczy, no, jak widzicie, po tytule no nie do końca. Otóż, my przychodzimy do Was z filmikiem, w którym chcemy Wam wszystkim życzyć e, szczęśliwego nowego roku. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, e, zdrowia przede wszystkim, dlatego że jest ono najważniejsze, gdyż w dzisiejszych czasach sami wiemy, co panuje i na ten temat się raczej wypowiadać nie ma co. Ehm. Życzymy wam sukcesów prywatnych, i dla niektórych nawet i można by powiedzieć YouTubeowych, co kto lubi. Eee, I tyle. Nie wiem, co mogę tutaj ja z mojej strony więcej powiedzieć. Nie wiem, co ty byś chciał życzyć naszym widzom, wszystkim tutaj zgromadzonym. Przede wszystkim spełnienia marzeń, żeby się w życiu dobrze układało. Dokładnie tak. Ten film jest takim też trochę podsumowaniem tego roku, gdyż. Eee, Możemy powiedzieć, że no chociaż trochę takiego niepełnego roku, no bo my nie zaczęliśmy od stycznia, a zaczęliśmy od, już Wam mówię, kwietnia bodajże. To chyba był 14 kwietnia, coś takiego. A Ta, pierwszy nie? film 14 kwietnia kanał w marcu powstał. Tak jest. E, no, moi drodzy, w przeciągu tego powiedzmy całego roku 2021 zebrało się Was 720, co jest jak na kanał. Świeżo co powstały o totalnej porażce, czyli my, w zasadzie, no bo można tak nas chyba określić, jest w mojej opinii bardzo dobrym wynikiem i naprawdę witamy serdecznie nowo przybyłych widzów. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej. Starych wyjadaczy również oczywiście witamy ponownie po przerwie, a tych, którzy byli, a odeszli, no to niestety mogę to jedynie powiedzieć, że przykro nam z tego powodu, że Was już z nami nie ma. Ale fajnie byłoby, jakbyście kiedyś tam nas może odwiedzili, jeżeli byście chcieli, a jeżeli nie, to życzymy wam na innych kanałach owocnych łow, łowów. Tak można to powiedzieć. Dokładnie tak. E, ogólnie, jakie plany mamy na rok 2022? Szczerze powiedziawszy, ja z mojej strony opowiem się, wypowiem się w sumie, sorry za przejęzyczenie. Mm -hmm. Zakol oczywiście również ze swojej strony się wypowie. Ale ja osobiście... Będę chciał na pewno ruszyć z rzeczami, które nie zrobiłem w tym roku, ponieważ jest trochę tych rzeczy i jest trochę projektów, które przekładałem ze względu na to, że trochę mi się nie podobało pierwotne założenie tego. Teraz wiem, jakbym już to zrobił, ale no, potrzebowałem do tego czasu. Tak więc ja na pewno wyruszę z projektami, które e, chcę kontynuować, bo wypada nawet tutaj, chociażby patrzę na choroby w totalnej porażce, które. Lubicie zresztą oglądać, co mnie bardzo cieszy. Ehm, no, chociażby, nie wiem, rzeczy usunięte, usunięte, jakby rzeczy z totalnej porażki, takie, usunięte sceny i tak dalej. Za to również chciałbym się zabrać. I nie wiem, w sumie, nie wiem, co jeszcze można byłoby tutaj ruszyć. Na pewno, może i finalist oj przepraszam, na pewno może finalistów coś ruszymy ponieważ to jest też e, dosyć często wyczekiwany przez was film no i standardowo póki nie, nie mamy żadnych nowych wieści pokroju, co będzie w nowym sezonie, kiedy nowy sezon wy zostanie wypuszczony, to na razie będziemy robili bardziej taki luźny content na zasadzie właśnie e, versus czyli tam dana postać versus dana postać będziemy robili na pewno może od czasu do czasu shipy, bo coś pewnie się jeszcze znajdzie znając życie Choroby, finaliści, no generalnie to, co obecnie widzieliście, i na pewno, kiedy będzie nowa jakaś informacja o nowym, nadchodzącym sezonie, który jest rebootem, to na pewno będziemy was informowali na bieżąco. Możliwe, że nawet w jakimś podcaście, a nawet może się zdarzy tak, że jakiś podcast zrobimy na temat fanmadeów, ponieważ jest przecież total drama-adwentura, którą fajnie byłoby ogarnąć sobie całą i zrobić na ten temat materiał, prawda? Dokładnie tak. <gry> No, prawda, prawda. A jak żeby inaczej, a jak żeby inaczej, i co, co tu możemy jeszcze powiedzieć w zasadzie? Mm. No, ja to. No. No. no, mów, 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 mów. No, no ja to na pewno ten, tak, ten Versus będę kontynuował. Też tę, tę listę w końcu zrobię w przyszłym roku. Coś się tam proszę nie martwić, zrobię. No, i będę kontynuował te Versus Oceny, postaci. Na pewno tam jakieś regi być może dojdą. Coś z tym o. właśnie związanego, jak się coś tam wyłapie, to może coś się na ten temat też zrobi. Jakiś materiał myślę, że dobre by to było. Zawsze coś można. można oczywiście, że tak. No, pomysłów mamy jeszcze całkiem sporo. Myślę, że spokojnie jeszcze nie raz, nie dwa Was zaskoczymy. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale chciałbym, byście też dali nam szansę i dali nam yy, powiedzmy, jakby to można powiedzieć, troszeczkę czasu. Na to, bo też są rzeczy, z którymi wiem, że na przykład wy na nie czekacie, my sobie zdajemy, oczywiście z tego sprawę, żeby nie było, ale są rzeczy, przez które my na przykład wiecie, musimy sobie tak na spokojnie do tego podejść, żeby nie było, wiecie, akcji na zasadzie, że my się z czymś pośpieszymy i potem materiał wyjdzie gówniany, bo my oczywiście chcemy się jak najbardziej postarać, by takich sytuacji nie miało miejsca. A zawsze coś tam się nowego mam nadzieję, że znajdzie, bo no mówię, mater... pomysł, pomysłów na materiałów jest dużo. Zrealizować, da się zrealizować. Tylko najgorsza jest ta kwestia, że nie wiadomo potem, co dalej, jak się większość pomysłów zrealizuje. Nie? Tutaj jest z tym najgorzej. No tego my na razie sobie robimy to na spokojnie. Nam się jakby co póki co nie śpieszy, może znaczy nie śmieszy, nie śpieszy. Może być też tak, że mogą materiały trochę rzadziej się pokazywać, dlatego że my na bieżąco też śledzimy co się tam dzieje z totalną porażką, tym rebootem, bo nie powiem, zależy nam też na tym, żeby to również skomentować jakkolwiek to, e, jakkolwiek to nie brzmi, dlatego że jest to świeżynka i jest to jakby coś nowego, a jako, że nie dajemy na bieżąco informacji odnośnie fakeów, no to myślę, że sobie zdajecie z tego sprawę dlaczego, gdyż my nie chcemy, żeby nasz kanał wywodził się jakby z e, fake newsów jakiś. my wolimy unikać takich rzeczy no jedyne co tam było prawdziwe, co jest niby potwierdzone, tak przynajmniej na takie wygląda, to że niby drame ramy kończą już tam w przyszłym roku i, i potem wszyscy co drame ramy robili przekodzą do zespołu co robią reboota, ale też nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Ja sam się zastanawiam. No. Pod tym względem. Tak ta więc, dzisiaj dostajecie taki bonusowy trochę film, ponieważ rano dostaliście film e, zaległy, który już jakiś czas na kanale wisiał. Ile tam dokładnie? Z, z parę dni? Tak, dwa, coś trzy takiego. dni, coś takiego, no. Było. No i oczywiście ten film, który jest prawdopodobnie godzinę przed północą albo równo o północy wleci. Tak no więc można by powiedzieć, że taki dostaliście dodatkowy bonusowy film, który jest wstępem do roku 2022. Kiedy będą materiały z naszej strony, będziemy starali się za jakiś czas wam na bieżąco dawać. Możliwe, że będzie to mała przerwa kilkudniowa, może nawet i tydzień. Ale jedno jest pewne. Na pewno spodziewajcie się, że będzie coś robione, że kanału nie opuścimy, ponieważ jeszcze pomysłów mamy dużo. Tak więc myślę, że możemy powoli kończyć. No, nie ma co tak. tutaj nie ma co tutaj się dalej rozwodzić, rozgadywać. To jest taki filmik informacyjny. Tak więc po raz ostatni wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności w mojej opinii zdrowia przede wszystkim, dlatego że mamy czasy, jakie mamy. No i widzimy się. W nowych filmach na kanale. Pozdrawiam Was, ja, czyli Pomidor oraz Zakolników TV. Trzymajcie się i cześć. Na razie, Hej, hej.